wygląda na to, że doszło do jakiegoś zapuszenia ognia na takim balkonie w środku, na ostatniej kondygnacji piętra. W tej chwili pożar w zasadzie już został zlokalizowany, spaleniu uległo trochę tej powierzchni takiej drewnianej, która na tym balkonie, plus to, co było pod spodem, plus część obudowy, ocieplenia tego budynku, co zostało rozebrane. Powierzchnia pożaru na tą chwilę około 20 metrów kwadratowych, to będzie jeszcze później szczegółowo ustalone. A jakaś hipoteza odnośnie tego, co i żadnej dlaczego? Żadnej hipotezy nie mamy. A duże zagrożenie było w tym momencie? Jeśli by się rozprzestrzeniło, to tak jak najbardziej. Cały budynek został ewakuowany, w całym budynku został odcięty prąd. No w tej chwili jeszcze tryskacze działają, obsługa tu próbuje wyłączyć je, albo jakaś rura pękła, jeszcze nie możemy dojść do tego, w którym miejscu to tam się dokładnie dzieje.